air filled bright with stars, galaxies in astral seas above. On cosmic paths we'll trace man's journey into space. Fly with me and watch as skies unfold, superstars in numbers still untold, dwarfs at play, a frosted Milky Way on silver wings. Był sobie kosmos. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this sublunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me. Nieprzyjazny świat. Jesteśmy chyba wystarczająco daleko. Zrobimy postój aż do zmroku. Na tym otwartym terenie mogą nas dostrzec z helikopterów. Może mną też moglibyście się czasem zająć? Zaraz tu zardzewieje. Od razu lepiej się czuję. Bądź ze mną szczera, Silvo. Twój brat opisał mi tę krainę w jakichś mrocznych barwach. Wszystko, co ci powiedział, to prawda. Sam zobaczysz. I mimo to jednak zgodziłaś się iść ze mną. Tak, oczywiście. No to nie rozumiem. Dlaczego chcesz ryzykować życie? Muszę ci coś opowiedzieć, Piero. Kilka lat temu ci z zamku zgładzili całą naszą rodzinę, dlatego że stawiała im opór. Twoja walka mi się podoba i ty szybko, również... Szybko, schowajcie się! Tego się właśnie obawiałem. Kubisi pojęli, że 4 sztuki broni są więcej warte niż 1. Teraz zapragnęli zdobyć 3 pozostałe. Możemy albo zastawić zasadzkę i wszystkich wybić, co nam pozwoli odzyskać naszą broń, albo zmienić plan działania i uciekać tamtędy. Uciekamy! Mgła nas osłoni! Na szczęście mgła jest tak gęsta, że na pewno nas nie zauważą. Brawo za refleks. Lepiej się stąd zmywajmy. Tym bardziej, że tamci są coraz bliżej. Uciekajmy stąd, ruszajmy szybko!
Czy odnaleziono kapitana Piero? Nie, wielki komputerze, jeszcze nie. Macie go odnaleźć. Przyprowadźcie go tu żywego lub martwego. Rozkaz, wielki komputerze, wzmożemy poszukiwania. Na dole to piraci. Lepiej się nie mieszajmy. Jak to? Przecież oni atakują ludzi. Nie możemy ich zostawić bez pomocy. Potrafią obronić się sami. Jedziemy. Nie zgadzam się. Metro, ty stań na straży. Gdyby wrócili... Możesz na mnie liczyć. Przywitam ich odpowiednio. Bardzo ostrożni. Dali nam jedzenie w podziękowaniu za pomoc, ale to nie znaczy, że mają do nas całkowite zaufanie. Doskonale wiesz, że w tej krainie nikt nikomu nie ufa. To był gad z gatunku jaszczurowatych. Jest dość rozpowszechniony na tych terenach. Zgadza się, Metro. To gatunek dominujący na tej planecie. Ci, których widzieliśmy, są najbardziej rozwinięci. Mam nadzieję, że nie będzie nam dane spotkać przedstawicieli pozostałych odmian. Znajdujecie się więc jeszcze w erze mezozoicznej, w okresie jurańskim lub kredowym. Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Doskonała analiza, Metro. Muszę przyznać, że jesteś kopalnią wiedzy, mały przyjacielu. Ale to ludzie, jak to możliwe, by byli w tym stadium, przed pojawieniem się reszty ssaków? A, to bardzo długa historia. Oh. Wszystkie raporty są zgodne. Niemożliwe, żeby kapitan Pierrot jeszcze żył. Nie byłbym taki pewien. Trzeba przynajmniej odnaleźć szczątki lądownika. Jakie są rozkazy, wielki komputerze? Mamy inne zadanie. Chwilowo zaprzestać poszukiwań. Już od jakiegoś czasu nie słychać tych latających motorów. Czyżby stracili nadzieję, że nas odnajdą? O! Co to za dziwak? Strzelaj! No strzelaj! Czemu nie strzelasz? Nie, Piero. Nie zabijaj go. Tu jest jego dom, a nie wasz. Co to mogło być? Skutozaur? Triadobatrachus? No tak czy inaczej jest trochę opóźniony w stosunku do swojej epoki. Dlaczego nie chcesz nam pomóc? Przecież widziałaś, że nasi przyjaciele są bardzo mili. Interesują się tobą, to normalne. Jesteś wyjątkową istotą pod każdym względem. Masz wielki dar. Pragniemy cię lepiej poznać. Bardzo mi się podobasz, wiesz? A? Naprawdę bardzo. Wkrótce staniemy się królami tego świata, a ty możesz być naszą królową. Jesteś żałosny. Nienawidzę cię. Proszę się uspokoić. Nie wolno się tak denerwować. Jesteś jeszcze, panienko, bardzo słaba. Jaka porywcza i z temperamentem. Powinnaś bardziej współpracować. Kapitan Pierrot nie żyje, wiesz? To nieprawda. Kłamiesz. Czuję to. Wiem, że on żyje. Dziękujemy za tę ważną informację. W takim razie z pewnością go znajdziemy. Patrzcie tam, właśnie o tym chciałam wam opowiedzieć. Widzicie? Stąd wywodzi się tutejsza populacja. Ależ to statek! Skąd się tu wziął i od kiedy tu jest? Tak, to statek, lub raczej marne szczątki. Jego historia. 5 wieków temu statek kosmiczny wyruszył z Ziemi. Transportował ludzi, którzy mieli zaludnić odległą planetę. Ówczesna technika odbiegała znacznie od dzisiejszej. Przez błąd pilota, czy też przez awarię, statek zboczył z kursu i poleciał prosto na jedną z licznych tu asteroid.
Patrzcie, musimy zmienić kurs. Wszyscy na stanowiska, szybko! Kilku rozbitków przeżyło. Ze szczątków statku zbudowali sobie schronienie w tym wrogim świecie. Założyli rodziny, to byli nasi przodkowie. Tam zbudowali miasto. Dzięki temu mogli przeżyć pomimo trudnych warunków i dzikich zwierząt. Dwa wieki później niewielki statek wylądował na naszej siostrzanej planecie, na Jamie. Na jego pokładzie znajdował się tylko jeden człowiek, trochę szalony naukowiec. Na początku wszystko szło dobrze. Od czasu do czasu składał nam wizyty. Kilku ludzi zabrał na swoją planetę, gdzie życie było o wiele łatwiejsze. Ale potem zaczął produkować maszyny. Coś się zmieniło na gorsze. Te roboty chciały stworzyć sobie bazę na naszej planecie. Nie zgodziliśmy się. Wybuchła wojna. Nasi ludzie musieli uciekać. Niektórzy schowali się w jaskiniach. Pozostali stali się wygnańcami i buntownikami, jak nasi rodzice. W tym świecie bez wartości człowiek znów stał się jak zwierzę. Właśnie z tym chcemy walczyć. Jedyną wysepką życia na tej ziemi jest ich baza, ich miasto. To niezwykłe miasto. Jestem pewien, że będziecie zaskoczeni. Strzelać do wszystkiego, co się rusza. Zrozumiano? Do wszystkiego, co się rusza. Szybko, szybko, tam są! Uciekają nam wierzchowce. O, kiedy się skończy ten cyrk? Zaraz dostanę choroby morskiej. Nie wytrzymam, ojej, bo... O. Chodźcie za mną. Jedyną zaletą naszej obecnej sytuacji jest to, że myślą, że nie żyjemy. Jak długo będziemy jeszcze iść? Około 3 dni, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Nie mamy już transportu ani jedzenia, a broń jest nieużyteczna. A ja to co, znowu o mnie zapomnieliście? Jak zwykle. Metro! Myślałem, że nie żyjesz. To znaczy, że jesteś zmiażdżony, spalony czy coś w tym rodzaju. No wiesz, nie tak łatwo się mnie pozbyć. No opowiadaj, jak udało ci się uciec? Łatwizna. Udawałem, że nie żyję. Byłem przywiązany do wierzchowca. Niewiele więcej mogłem zrobić. Przeszli tuż obok mnie, nie zwracając na mnie uwagi. Byłem tak zasznurowany, że no, wyobraźcie sobie, jak trudno było mi się wyswobodzić. Ho, ale oto jestem. Martwiłem się o was, przyjaciele. Brawo, Metro. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę. Dzięki mnie nie jesteście całkiem bezbronni. Sytuacja i tak jest trudna. Przed nami daleka droga, a nie mamy środka transportu ani jedzenia. Zapomnieliście, że potrafię latać? O, proszę. Nie zapomniałem, przyjacielu, ale masz tylko 2 miejsca, a nas jest przecież 3. Lećcie z nim, ja dam sobie radę sam.
Nie, sam zginiesz. Nie ma mowy, przyjacielu. Wyruszyliśmy razem i trzymamy się razem. Zatrzymajmy się tu. Pójdziemy dalej nocą. Będzie bezpieczniej. Halo, pobudka! Czas ruszać w drogę! Hej, daleko jeszcze? Powinniśmy dotrzeć jutro w nocy, jeśli damy radę. Uważajmy, bo wszędzie kryje się niebezpieczeństwo. To prawda, wokół miasta krążą dzikie zwierzęta i grupy uzbrojonych bandytów, które żyją z grabieży. A władze nic z tym nie robią? Nie ma żadnych patroli. Mają gdzieś bandytów. Dla nich liczy się jedynie ich baza. Czasami wysyłają jakiś niewielki patrol policji, tylko po to, by pokazać, że jeszcze tu są. Ach. Nie krzywdźcie moich przyjaciół! Jest ich coraz więcej! O nie! No i proszę, niebo oczyszczone, agresorzy uwięzieni, jaki piękny widok. I to się właśnie nazywa solidarność międzyludzka. Jako, że nie jesteśmy zbyt bogaci, oczekujemy małego prezentu, dowód wdzięczności i wiecznej przyjaźni. Trochę złota, jakiś szlachetny kamień albo dobrą broń. Pozwolisz? Zostaw! To wszystko jest niewiele warte. Naprawdę nie macie nic ciekawego do zaoferowania? Niczego wartościowego? Jaka szkoda. A może wy jesteście coś dla kogoś warci? Może ktoś za was coś zapłaci? Co? No dobrze, odpocznijmy trochę. Przecież nie chcę was zamęczyć. Pewnie jesteście drogocenni, co? Tylko bez numerów, no. Moi chłopcy to świetni strzelcy. Zresztą sami przed chwilą widzieliście. Jesteście głodni, tak? Nadal nie macie ochoty powiedzieć, skąd jesteście, tak? Ani kim jesteście i czego tu szukacie, tak? Nie martwcie się, dowiemy się wszystkiego. Obiecuję. Nasz szef ma swoje sposoby, by was przekonać do mówienia. Dam sobie uciąć głowę, że ktoś może za was słono zapłacić. I za tę zabaweczkę także. Ale kto? To jest pytanie. O nią się nie martwię, na pewno zainteresuje naszego szefa. Spokojnie, chłopaczku, bo mogę się zdenerwować, tak? Nie znasz się na żartach? Nic nie mówicie, więc muszę was zabawiać rozmową. Tego wymaga grzeczność, tak? Mam nadzieję, że doceniacie naszą pomoc. Nie tak łatwo wyjść cało ze spotkania z tymi latającymi potworami. Coś wam powiem, jeśli jesteście zainteresowani. Nauczyliśmy się tej sztuczki od tych z helikopterów. Tak nas wyłapywali. Nasz szef naprawdę wiele się od nich nauczył. Powiedz, kto to jest? Ten wasz szef. O, nie, to moja tajemnica. Sam wam powie, jeśli będzie chciał. Odpoczęliście już? No to w drogę. Wiesz co? Przyznaję, że nie wiem, co robić. Mam dokonać fachowej analizy tych typków. Niestety, mam z tym zadaniem pewien kłopot. Nie rób tego, Metro. Nie wszystko jest w nich złe. Na razie eskortują nas do miasta, a poza tym to tylko ludzie. Tylko? Czasami nie nadążam za logiką twego myślenia, ale cóż...
Jesteśmy prawie na miejscu. To Apis, nasza stolica, miasto marzeń. Ale musimy zrobić obchód. Ta równina jest zbyt niebezpieczna dla takich uczciwych ludzi jak my. Miłe stworzenia, nie? Aż ma się ochotę tu zostać na jakiś czas, prawda? Możecie rozwiązać im ręce. Na pewno się nie zgubią. To są szczury. Wielkie szczury. Milutkie. No dalej, prawie dotarliśmy. Spokój tam. Co jest, Rador? Kogo nam przyprowadzasz? Oto nasz szef. Ich dowódca to człowiek, którego poszukujemy. To Murdoch. Sami widzicie, pięknie was traktujemy. Powinniście okazać wdzięczność. Powiedzcie nam, kim jesteście, kto jest gotów za was zapłacić. Ci ze statku albo z zamku Yama? Gadać mi! Przybyłem tu, żeby się z tobą spotkać, a oni mnie tu tylko przyprowadzili. Taki kawał drogi, żeby się ze mną zobaczyć? Cóż za honor, a mogę wiedzieć po co? Musisz mnie zaprowadzić na Yamę. Na Yamę, to ci dopiero. Niby jak mamy się tam dostać, co? Polecimy waszym statkiem kosmicznym. Tylko wy możecie mi w tym pomóc. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany, ale nawet jeśli bym mógł, to po co? Masz czym zapłacić? Pewnie nie. Tutaj za wszystko płaci się gotówką i to nie mało. Wszystko kosztuje. Twoje życie, moje, ich i tego tu blaszanego cudaka, którego nie znam, ale który przywołuje złe wspomnienia. Jestem z policji kosmicznej z Omegi. Walczymy z waszymi prześladowcami. Znalazł się wojownik. Próbuje zmienić świat na lepsze. Patrzcie na tego dzielnego rycerza. Podziwiajcie go. My jesteśmy z gór. On mówi prawdę. Znaleźliśmy go, gdy jego statek się rozbił. Wyleczyliśmy go, przyprowadziliśmy tutaj, a teraz ty musisz mu pomóc. To tylko piękne słowa. Wy ludzie z gór jesteście idealistami. Doceniam was i już wam to okazałem, ale nie biorę udziału w waszej wojnie. Nie naprawicie świata z dnia na dzień. Co mam niby z nim zrobić? Mogę go sprzedać tym z Yamy, jeśli będą zainteresowani i jeśli będą gotowi dobrze mi zapłacić. Myślałem, że jesteś tu szefem, a ty jesteś tylko zwykłym niewolnikiem i nim pozostaniesz. Nigdy więcej tak do mnie nie mów, rozumiesz? Może cię spotkać coś złego. No, patrz. To nie są rany niewolnika. Rozumiemy się? Dobra, szybko, ukryjcie ich. Napijesz się, przyjacielu? Ja stawiam, za twoje zdrowie. Dlaczego nie chcesz zrozumieć, jak ważne jest to, co tu się dzieje? Jeśli pozwolimy im zwyciężyć, nie będzie już miejsca na świecie dla ludzi. Zniknie ostatnia nadzieja. Chcesz się temu bezczynnie przyglądać? Czy człowiek może pozostać obojętny, kiedy stawka jest tak wysoka? Nasza konfederacja będzie z nimi walczyć. Jeśli uda nam się zwyciężyć, możemy zmienić świat. Przyłączcie się do nas. Odzyskacie swoje miejsce wśród ludzi. Co mówi? Ale gada. Można mu wierzyć, szefie? Konfederacja Omega istnieje naprawdę. Wiesz co, mały? Podobasz mi się. Masz tupet. Szczerze mówiąc, nie przepadamy bardzo za tymi z zamku. Jakoś się nie lubimy. I dlatego właśnie po chwili namysłu zdecydowałem, że jednak ci pomożemy. Doprawdy bardzo dziwni są ci ludzie. Ta maszyna jest zakodowana na ich częstotliwość. Przelecimy obok nich zupełnie niepostrzeżenie.
trochę w niej pogrzebaliśmy. To ma być ten wasz statek kosmiczny? Cierpliwości, chłopcze, wkrótce zobaczysz. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Karolina Kowalska, dźwięki montaż Paweł Nowacki, kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Waldemar Barwiński, Anna Budniuk-Felix, Wojciech Machnicki, Joanna Pach, Janusz Wituch, Cezary Nowak, Zbigniew Konopka i inni.